Proszę, otwórz teraz, Boże, moje serce, moją duszę i prowadź mnie drogą prostą, łatwą, drogą tych, których obdarzyłeś łaską i dobrodziejstwami, nie zaś drogą tych, na których jesteś zagniewany, i nie drogą tych, którzy błądzą. Proszę, prowadź mnie i moją duszę drogą prostą, łatwą, Boże, drogą tych, których obdarzyłeś łaską i dobrodziejstwami. I nie prowadź nas drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą. Proszę, Boże, prowadź mnie, moją rodzinę, przyjaciół, drogą prostą, łatwą, drogą tych, których obdarzasz łaską i dobrodziejstwami. I nie prowadź ich, ani nas drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych którzy błądzą. Proszę Boże prowadź mnie i moją duszę drogą prostą, łatwą. Proszę prowadź drogą prostą, łatwą również naszych wrogów, abyśmy my wszyscy i oni nie błądzili. Prowadź nas i ich, obdarzając łaską i dobrodziejstwami. I nie prowadź nas ani ich drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą we wzorcach, w konfliktach, ograniczeniach. Proszę prowadź mnie i moją duszę drogą prostą, wspierając nas, ochraniając, bo na to zapracowaliśmy, bo na to zasługujemy z moją duszą i nie prowadź nas drogą tych, na których jesteś Boże zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą. Proszę prowadź mnie, Boże, i moją duszę drogą prostą, łatwą, bo tak chcę i tego pragnę. I nie prowadź nas drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą. Prowadź mnie, Boże, drogą prostą, łatwą, drogą tych, których kochasz, wspierasz, ochraniasz, uzdrawiasz. I nie prowadź nas drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą. Proszę, prowadź mnie, Boże, drogą prostą, łatwą, drogą tych, których kochasz, pierasz, ochraniasz. Nie prowadź nas ani nikogo drogą cierpiętników, transiarzy cierpienia, ani drogą tych, którzy wyrzekli się łaski Boga. I nie prowadź nas ani nikogo drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą.